Witajcie po przerwie, to jest kolejny sezon Gnyszka Live, a teraz moim gościem jest Wojtek Suda z Kaizendo. Witaj Wojtku. Dzień dobry Maćku. Wojtku, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Kaizen? Myślę, że to było ładnych kilka lat temu. Domyślam się. To było tak, że w zasadzie po studiach zostałem konsultantem biznesowym, przy czym oczywiście zaczynając od takiego najniższego poziomu, czyli tak zwanego analityka, czyli osoby, która mocno pracuje z danymi, jeszcze nie za bardzo widzi klienta. I zajmowałem się przez kilka lat różnymi obszarami konsultingu, też pnąc się w górę, czyli robiąc coraz bardziej ambitne rzeczy, ale gdzieś też dużo czytałem i pojawił się na horyzoncie to słówko Kaizen i tematyka szczupłego zarządzania. Tematy takie mocno związane ze sobą, więc chyba wtedy, to było ładnych parę lat temu, takie hasło się pojawiło w moim życiu zawodowym. No właśnie, a co to ten cały Kaizen jest? Tak wiesz, w paru żołnierskich słowach. Pewnie co bym tu nie powiedział, to ci, którzy są po drugiej stronie, powiedzą, nie, to nie tak, on źle mówi, przecież to co innego. Nie uchwycił istotę. Tak, to nie to, więc oczywiście dyskusje wśród teoretyków pewnie ciągle trwają. Natomiast my w firmie mówimy tak, że to jest metoda przeprowadzania dużych zmian, ale małymi krokami. Czyli niekoniecznie wcale małe zmiany, to mogą być duże zmiany, natomiast rozłożone w czasie, realizowane sukcesywnie, też z wykorzystaniem takiej współczesnej wiedzy dotyczącej tego, jak mózg działa, jak funkcjonujemy jako ludzie, dotyczącej też zarządzania i tak dalej, i tak dalej. I stąd jeszcze będziesz musiał rozwikłać, skąd się wzięło Kaizen do. Tak, do, niektórzy mówią Kaizen Do z angielskiego, ale to jest do. Do to jest droga po japońsku. Tak jak w karate do, w aikido, tak? W Kaizen Do to oznacza droga ciągłego doskonalenia. Okej. Powiedz, jakich w Kaizen Do, które prowadzisz razem z Emilem, jakich obsługujecie klientów? Mamy różnych klientów. Historycznie zaczynaliśmy od takich klientów dużych, czyli międzynarodowe firmy, korporacje. Dlaczego? No bardzo często takie firmy mają już pewne doświadczenia, czy z Kaizen, czy ze szczupłym zarządzaniem, wywodzące się na przykład z ich centrali, z innych krajów, czy z innych obszarów, tak? Na przykład robimy w produkcji, a chcemy, żeby nasza firma, która ma też obszary usługowe, obszary biurowe, też zaczęła wprowadzać tą metodykę. Ale jeśli myślimy o takich klientach, których świadomie teraz wybieramy i z którymi dużo bardziej chcemy pracować, to są tacy klienci, jak to się mówi, mali i średni, czyli powiedzmy od gdzieś 20 osób do 250. Powiedz, czy najczęściej to jest tak, że jednak przychodzi bryka gdzieś tam ze Stanów czy z Wielkiej Brytanii, no i tutaj ci namiestnicy mówią, okej, słuchajcie chłopaki, musimy tu coś porobić z Kaizen. Czy spotykacie się z tym, że jednak zgłasza się klient taki, powiedziałbym, świadomy, który mówi, panie Wojtku, ja to poczytałem, ja to wiem i po prostu chcę rozpocząć projekt wdrażania. Myślę, że tacy klienci, gdzie ten prikaz był, to już są czasy, które gdzieś tam odchodzą powoli w przeszłość. Coraz bardziej mamy klientów świadomych, którzy sami czytali. Mamy też dużo takich klientów, szczególnie jeśli myślimy o polskich przedsiębiorcach. To są często klienci, którzy nie wiedzą, jak narzędzie się nazywa. Oni mówią, my mamy potrzebę, tak? Coś mnie boli, coś mogłoby działać bardziej efektywnie, coś mogłoby być trochę sprawniejsze, chciałbym mieć lepszą, wyższą jakość, a jak to zrobić, czy to jest Kaizen, czy jakaś inna metoda, oni w to nie wnikają, tak? Natomiast my, słuchając klienta, mamy wyczulone uszy, mówimy, o, to jest to miejsce, że to, co my oferujemy, ta filozofia może mieć jak najbardziej zastosowanie i może pomóc w takich wyzwaniach, w takich problemach. Jakiś czas temu przeorientowaliście się właśnie z tych klientów dużych, korporacyjnych, gdzie zwykle przychodzi prikaz albo jakiś tam obyczaj zarządczy z centrali i przeorientowaliście się na małych i średnich przedsiębiorców, zresztą podobnie jak Ecovis. I powiedz, skąd ten fokus, jak to wygląda i dlaczego tak? Przyczyn pewnie było kilka. No można powiedzieć, że to jest świadoma decyzja biznesowa, na którą te różne przyczyny się złożyły. Z czego to wynika? Po pierwsze, skala. Nie jesteśmy firmą dużą, nie będziemy konkurować z firmami typu Wielka Czwórka, tak? Czyli z dużymi firmami konsultingowymi.
ale też nie chcemy działać dla korporacji, które w wyniku jednej decyzji podjętej w centrali cała praca może zostać zaprzepaszczona. Tak? Chcemy docierać do właścicieli firm, do osób takich decyzyjnych w firmach mniejszych. Dlaczego? No dlatego, że mamy takie przekonanie, że jak rzeczywiście ta osoba ma potrzebę, a pokaże jej się metodę i metoda się spodoba, to ona będzie bardzo konsekwentnie tą metodę stosować z bardzo dobrymi efektami dla swojej firmy, dla siebie, dla swojego zespołu. Jaka w tej waszej pewnie 8-10-letniej historii, bo najpierw pracowaliście razem w innym zespole, potem stworzyliście Kaizendo, ale jaką macie najciekawszą realizację? Trudne pytanie. Bo tak jak komuś opowiadam, czym się zajmujemy, to zawsze mówię o takich bieżących przykładach, które też są bardzo, bardzo różnorodne. Tak. To jest na przykład przychodnia, której pomagamy w usprawnianiu pracy na recepcji. To jest punkt wynajmu samochodów, gdzie usprawniamy pracę. Mieliśmy do czynienia z pracami wdrażania ludzi na przykład do pracy magazynowej, ale mieliśmy do czynienia też z takimi pracami bardzo wysublimowanymi na poziomie procesu mocno finansowego, którego w ogóle nie widać fizycznie. Tak? On jest gdzieś tam, tkwi w liczbach, w jakichś danych, które się mylą w komputerach, więc myślę, że jakbyśmy porozmawiali dłużej, to tych przykładów mogłoby ci dużo opowiedzieć. Ale wiesz, taki haki, gdy go sobie przypominasz, to po prostu cię mrowi. Mrowi mnie. To ja wiem, to był przykład rzeczywiście z firmy logistycznej, gdzie szkoliliśmy trenerów. Praca bardzo trudna, w bardzo trudnych warunkach, bo ludzie tam pracują w temperaturze 0 stopni. Przychodząc na zmianę na przykład na 6 rano, prowadziliśmy tam warsztaty. Pracowaliśmy z nimi trochę na hali, trochę w salce, wypracowując rozwiązanie. Natomiast rzeczywiście taka praca, gdzie bardzo widać potrzeby klienta. To znaczy tam była bardzo duża rotacja w zespole wynikająca z samego charakteru pracy. No tak, ciężkie warunki. Tak, ciężkich warunków, ale tego też, że takiej pracy w Polsce coraz mniej osób chce wykonywać. To jakby świadczy, myślę, dobrze o zamożności naszego kraju. Natomiast zrobiliśmy tam rozwiązania, które powodowały, że te osoby, które się często przewijały, gdzie ta rotacja dalej była dosyć wysoka, można było szybko i skutecznie wdrożyć do pracy. Także oni po krótszym czasie pracowali tak jak pracownik doświadczony. Okay. Tak? Czyli skróciliście ten czas adaptacji. I jak bardzo? O 2% czy 20%? Nie, to raczej była skala kilkudziesięciu procent. Przy czym nawet czas samego szkolenia był troszeczkę dłuższy, co jakby w pierwszej kolejności budziło obawy firmy, bo mówią, no jak to, my przecież szkolimy krócej, ale się okazało, że całkowity czas wdrożenia, czyli ten czas, kiedy osoba już pracuje i dobrze ma wykonywać pracę, był dużo krótszy. Tak? Okay. Co można powiedzieć, zrobiliśmy przez zastosowanie różnych, wcale nieintuicyjnych rzeczy, tak? Bo przeszliśmy ze szkolenia grupy na szkolenie idealnie jednej osoby, ale ponieważ się nie dało, to były to 2-3 osoby. Okay. Tak? Więc dużo takich rozwiązań, które na pierwszy rzut oka się wydają, to nie zadziała. A powiedziałem dlatego, że tutaj włos mi się zjeżdżył, bo pamiętam te 0 stopni. I rzeczywiście to naprawdę były takie warunki, w których ci ludzie pracują na co dzień. Ja tam przychodziłem prowadząc kilka warsztatów, natomiast zostawiło to dla mnie do dziś takie mroźne wrażenie. Tak. Powiedz, jeśli ogląda nas kto, jakiś przedsiębiorca, który coś sobie poczytał o Kaizen, od czego powinien zacząć, jeżeli ma ambicje wdrożenia tej metody u siebie? Ja bym powiedział trochę nieskromnie, że od spotkania z nami. Aha. Dlaczego tak mówię? Doświadczenie różnych firm, które wdrażały takie filozofie Kaizen czy narzędzia szczupłego zarządzania, czyli Lean Management, są takie, że w zasadzie każda z osób, które z sukcesem po iluś latach przeobraziła całą firmę, przykłady amerykańskie, zagraniczne, międzynarodowe też, wszystkie te osoby, ci menedżerowie, właściciele mówili, ja bym rzeczywiście zaczął od tego, czy dużo szybciej bym zaprosił osoby do współpracy. Tak? Oni na ogół współpracowali z doświadczonymi konsultantami, natomiast mówią, to jest kluczowy czynnik sukcesu. Dlaczego? No bo to, nad czym my myślimy, ktoś już pewnie gdzieś przemyślał, może już wie nawet, jak to rozwiązać. Tak? Więc to jest ta korzyść zaproszenia kogoś, kto już miał parę razy do czynienia z takimi sytuacjami, to jest po pierwsze, a po drugie, będąc w swoim biznesie zaangażowanym bardzo operacyjnie,
często jest ciężko tak wyjść i stanąć z boku. Tak? To jest nasza rola, to jest rola konsultanta, który jednak troszeczkę bardziej z boku może popatrzeć i pewne rzeczy tak na chłodno powiedzieć. Czy trzeba utopić w waszych kieszeniach majątek? Nie, nie trzeba utopić majątku. Myślę, że dobra wiadomość dla przedsiębiorców jest taka, że można zacząć rzeczywiście, jak to w samym Kaizenie, od małych kroków. Tak? My mówimy, analiza, która nie kosztuje dużo, a bardzo dobrze pozwoli zdiagnozować problem. Tak? Mówimy, szkolenie, które pozwoli poczuć, czy to jest ta metoda, która w ogóle będzie ciekawa dla pracowników, dla menedżerów. No i wtedy kolejne kroki wdrożeniowe, przy czym można powiedzieć w każdym momencie stop, ja nie chcę więcej wydawać. To nie jest tak, że my się umawiamy z klientem na jakieś bardzo duże kwoty i do końca żyłujemy umowę, no bo jeszcze zostały nam złotówki do wydania. Nie, natomiast doświadczenie jest oczywiście takie, że raczej klienci mówią, ja chcę więcej, tak? To rzeczywiście działa. Zaczynaliśmy od jednego procesu, zróbmy jeszcze kolejne. Zaczynaliśmy od jednego obszaru, weźmy jeszcze inne. Tak jest. Ulepsza się. Okej. Powiedz, to właśnie teraz wyobraźmy sobie innego przedsiębiorcę. On nic nie czytał, a może ktoś tam, jakiś jego kolega przy piwie mu coś tam opowiadał. Po czym on ma poznać, że to już jest czas na to, żeby wejść w Google albo otworzyć internet, wpisać kaizen.pl, znaleźć twój numer i zadzwonić i się umówić na spotkanie? Myślę, że decydujący jest tu ten jego ból, czy poziom dyskomfortu. Dawno sobie nawet o tym rozmawialiśmy razem. Ja bym tu użył trochę innej, bo rozmawialiśmy o pewnym dowcipie, ja użyłbym innej metafory. To jest tak, jak mam kamień w bucie, tak? I jak ten kamień mi za bardzo nie przeszkadza, to może iść, mogę iść, tak? Natomiast jak już czuję, że muszę stanąć i wysypać ten kamień, to podobnie u przedsiębiorcy to jest ten moment. Co to będzie dokładnie, to bardzo zależy. Natomiast to jest tak, że przedsiębiorca mówi, ja już coś chcę z tym zrobić, tak? Już czuję, że to mnie za bardzo boli, albo na przykład tracę za dużo pieniędzy, albo często spotykamy się z tym, że przedsiębiorcy mówią, no ja mam przychody takie same jak kilka lat temu, tak? I tyle samo pracuję, tylko moje koszty znacząco wzrosły, tak? Albo powinienem mieć większe przychody, więc to może być taki sygnał, taki impuls, czyli z jednej strony jakaś obiektywna sytuacja, którą możemy jakoś zmierzyć, czyli na przykład przychody, zyski, nie wiem, czas, który poświęcamy na pracę, nie tylko przedsiębiorcy, ale też osób, które dla niego pracują, tak? Z drugiej strony, no ten ból, że ja już nie chcę w tej rzeczywistości funkcjonować. A czy zdarzył wam się kiedyś taki klient, który mówi, ja jeszcze w bucie kamyka nie mam, ale ja przewiduję, że z tego okruszka uformuje mi się kamyk i będzie mnie uwierał, więc ja już teraz się zgłaszam. I nie pytam o korporację. Dobre pytanie. Tak sobie usiłuję złapać w głowie. Spodziewam się, że nie. Ciekawe jest to, że rzeczywiście mieliśmy akurat takiego klienta korporacyjnego, który bardzo świadomie patrzył, co było no, nawet pewnym zaskoczeniem, patrząc na nasze doświadczenia, że ktoś w korporacji chce tak patrzeć i wybiega mocno do przodu. Natomiast jeśli chodzi o mniejszych klientów, tak, w sumie byli tacy klienci, tak, którzy mówią, to nawet nie jest problemem, ale ja te narzędzia już gdzieś widziałem, już poznałem i ja czuję, że to jest czas dla mojej firmy, żeby zacząć je stosować. Tak? To jest na pewno kwestia takiej dojrzałości menedżerskiej, natomiast takie osoby też są, tak? No bo jeśli ja nie mam problemu teraz, ale zostanę w tej rzeczywistości, tak jak ona wygląda, to się może okazać, że za chwilę będę miał problem, no bo konkurencja pójdzie dalej do przodu. Dokładnie. No dobrze, to ja mam jeszcze do ciebie ostatnie pytanie. Czy lubisz kawę? Lubię, tak. Bardzo lubię kawę. Piję kawę dla smaku. Bo mam za sobą dwa networkingowe kopy. Entropię networkingu i celny strzał snajpera. Który wybierasz na prezent dla Kaizendo? Myślę, że ten celny strzał snajpera, bo my tak jak staramy się działać tak jak snajper, czyli w projektach też długo patrzymy na dane, patrzymy na rzeczywistość, zbliżamy się do celu, bierzemy go na celownik i dopiero samo pociągnięcie za spust to jest jeden moment. Pięknie. Powiedz, czy Japończycy mają jakieś długie tradycje w strzałach snajperskich? Mają na pewno długie tradycje w strzelaniu z łuku, tak jak to Japończycy robią w zasadzie z każdej dyscypliny sztukę. Jest sztuka takiego posługiwania się łukiem, który ma, no myślę, że pewnie już tam z parę tysięcy lat doświadczeń. Okej, no to ładnie. To jeszcze
drugie ostatnie pytanie. Czy chciałbyś mi wrócić na wizji jakiś prezent? Ha, dobrze, dobrze o to zapytałeś. Tak jakbyś przewidywał, bo coś widziałem. Że nie rozmawialiśmy w kuluarach. Tak, to jest takie narzędzie, które stosujemy. Prezent jest z okazji tego, że Maciek, a w zasadzie patron Maćka, dziś jest jego święto, świętego Macieja. Gdzieś tam w Brewiarzu udało mi się to zobaczyć. Co to jest, Maćku? To jest taki prezent narzędzie. Nie wiem, czy wiesz, co to jest. No to jest samoprzylepny 75 na 120. Tak, to jest ta najbardziej widzialna forma tego, co to jest, natomiast to jest narzędzie efektywnościowe. Masz spotkanie z zespołem? Mam. Zdarza się tak, że ludzie troszeczkę odpływają? Oczywiście. To jest takie narzędzie, gdzie jak zaczną odpływać, możesz, to jest taki trik, taki trik konsultancki, przełamać to na pół, wtedy łatwiej się otwiera i powiedzieć, słuchajcie, macie tu karteczki, jak przychodzą inne pomysły do głowy, czy odpływacie, to zapiszcie je, ale nie psujmy sobie spotkania tym, nie odpływajmy, tylko skupmy się na tym, co chcemy zrobić. Więc to jest taki prezent, który może pomóc podnieść efektywność troszeczkę w Twoim zespole. Mój zespół się bardzo cieszy. Dziękuję. Przełamię go już w poniedziałek na najbliższym spotkaniu. A moim i Waszym gościem był Wojtek Suda z Kaizendo, wszechgalaktyczny mistrz od Kaizen i Lean Management. Dzięki, Wojtku. Dziękuję, Maćku.